Jezus mówi wchodźcie przez ciasną bramę, ale przecież szersza brama jest lepsza i wygodniejsza od wąskiej. Gdybyśmy mieli wybierać bramę jako bramę, wybieralibyśmy tę wygodniejszą. Kluczem nie jest to, jak brama jest szeroka, ale co się za nią znajduje. To jest pytanie, którego często dzisiaj ludzie sobie nie zadają. Wchodzą w bardzo wygodne sytuacje, korzystne na dzisiaj. Nie zadają sobie pytania, dokąd mnie to doprowadzi, jakie będą konsekwencje moich dzisiejszych wyborów. Ten komfort i wygoda są nieraz niestety decydujące przy wyborze nie wiem, kredytu, partnera życiowego. Wejście w jakiś związek, w jakąś organizację, nawet w życiu duchowym, wygodniejsze jest przeżywanie wzruszeń niż nawracanie się. Wchodźcie przez ciasną bramę nie dlatego, że jest ciasna, ale dlatego, że prowadzi do życia wiecznego, mówi Jezus.